W 2020 roku odbyliśmy wiele podróży z klimatem i z pasją. Odwiedziliśmy pasjonujących ludzi i niezwykłe miejsca. Pokonaliśmy tysiące kilometrów i odwiedziliśmy wszystkie województwa. Ale tu klimatycznie. Podczas podróży na wschodnie Podlasie, jadąc przez Puszczę Knyszyńską pośród lasów i łąk, 2 kilometry od granicy z Białorusią, trafiliśmy do Kruszynian, nazywanych nie bez przyczyny wsią na końcu świata. GPS natychmiastowo traci tu orientację w terenie. Można jednak odnaleźć coś bardzo cennego. Malowniczą wioskę tatarską, którą kiedyś dostali od króla Jana III Sobieskiego polscy Tatarzy w zamian za niezapłacony żołd. Ciepło przyjęli nas tu Dżanetta i Mirko, z pasją opowiadający o historii Tatarów i Kruszynian. Jak przedstawiłeś mnie, kim ja jestem, żeby dziadek mógł poznać rodzinę moją... To ja powiedziałem dziadkowi, że to jest małżonka z Półtorzyckich, to dziadek mówi, to tu są groby Półtorzyckich, tu są oni pochowani, jej przodkowie. No i co powiedział o którymś z tych moich przodków? No, że jeden z przodków został przez wojska carskie zamurowany w ścianie. Na żywca? Na żywca i tam swojego żywota dokończył. A drugi w pojedynku? W pojedynku zginął. Na Podlasiu odwiedziliśmy również magiczną krainę otwartych okiennic, gdzie czas płynie zupełnie innym rytmem. Poznaliśmy tu wspaniałą rodzinę, która porzuciła Australię właśnie dla podlaskich klimatów. Wiele osób pyta dlaczego. Dlaczego przeprowadziłem się z Australii, przeprowadziliśmy się z Moniką z Australii do SOC. To jest chyba jakby najśmieszniejsze pytanie, jakie zadają, bo pytają dlaczego. odpowiedź dlaczego. Dlaczego nie? Na skraju Mazowsza i Podlasia odwiedziliśmy Annę Gawlik, która stworzyła sielski dom i ogród. Życiowego szczęścia szukała nawet w Wielkiej Brytanii. Okazało się jednak, że czeka ono na nią w gospodarstwie po dziadkach, gdzie będąc dzieckiem spędzała wakacje. Pomyślałam sobie, że na tych moich słabych ziemiach bardzo dobrze będzie się sprawowała lawenda. Tak też posadziłam taką niewielką plantację i oprócz tego jest około hektarowy ogród z różnymi ciekawymi zakątkami. Przyszło mi o tyle to łatwo, że studiowałam architekturę krajobrazu w Wielkiej Brytanii, więc tam jakby zaczerpnęłam wiele inspiracji i część moich tutaj tych ogrodów właśnie jest w takim stylu angielskim, trochę romantycznym, ale również i wiejskim, takim naszym polskim, sielskim klimacie. Podróż z klimatem i z pasją odbyliśmy również na Roztocze, do serca zabytkowego parku w Wierzchowiskach Drugich, w którego centralnym punkcie bije źródło rzeki Sanny, prawego dopływu Wisły. Tutejszy dwór odzyskał swą dawną świetność za sprawą Darka Nizio, który wraz z rodziną stworzył tu sielskie klimaty dla gości, a dla swoich bliskich wymarzone miejsce na ziemi, łączące naturę z ekologią, pośród zwierząt i winorośli. Funkcjonuje tu biodynamiczna winnica, ale nie tylko. Jaka jest historia tego miejsca i was w tym miejscu? Dowiedzieliśmy się o tym dworku w 2006 roku, początkiem 2006. Z tym, że to było bardzo zniszczone miejsce, bardzo zdewastowane, ale przyjechaliśmy i od razu się zakochaliśmy. To było po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Ale wracając do domu, bo mieszkamy w innym miejscu, mówimy, po co nam to? Musimy się zastanowić. Przyjeżdżaliśmy wielokrotnie przez cały rok, nie wiem ile to było razy. Co przyjeżdżamy, to chcemy. Wracamy, ciągnęło. I w końcu podjęliśmy decyzję. Bierzemy. Swoją pasją, miłością do koni podzieliła się z nami Anna Powierza. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, jak go zobaczyłaś? Wiesz co, to była miłość od pierwszego poniesienia. Tak naprawdę na początku samym to był koń mojej przyjaciółki, która go kupiła dla siebie, bo chciała na nim startować w zawodach. No ale się okazało szczęśliwie dla mnie, jak się potem okazało, że on boi się skakać, nie lubi przeszkód, to ona go chciała mieć na zawody skokowe. Natomiast mi, pamiętam, dała go po raz pierwszy do jazdy, kiedy mój pierworodny koń zachorował. Nie miałam na czym jeździć, była bardzo smutna. A ona mówi, słuchaj Ania, to wsiądź na tego mojego młodziaka, to przynajmniej się pocieszysz siedząc na końskim grzbiecie. No i wsiadłam na niego, po czym od razu praktycznie mnie poniósł.
W województwie lubelskim nie omieszkaliśmy również odwiedzić jedyną w Polsce rodzinę Amiszów. Anita i Jakub Martinowie przyjechali do kraju nad Wisłą blisko 30 lat temu. Teraz z siedmiorgiem dzieci wspólnie prowadzą gospodarstwo i starają się być samowystarczalni. Życie płynie tu zupełnie innym rytmem. Rytmem, który wyznacza natura. Jest pan rolnikiem? Tak. Korzysta pan z unijnych dopłat? Korzystam. A tu jest, tutaj ma? To jest on bydło. To jest on opasły bardziej. Krowy są na pastwisko. Bydło opasowe? Tak. Jak widać, zarejestrowane wszystko, bo trzeba. Nie ma innego wyjścia. A po co im wszystkie te informacje, ja nie wiem. A poza hodowlą opasów, co jeszcze? Czym się państwo zajmujecie? No, mamy 13 hektarów, więc mamy zboże, wszystko, różne takie rzeczy. Tutaj są króliki. Z wizytą trafiliśmy również do perły wśród kaszubskich jezior i lasów, do Chmielna. To właśnie tam poznaliśmy historię rodziny Neclów i ich ceramiki. Od pokoleń zajmuje się ona garncarstwem, a jej wyroby są niezwykłym popisem rzemieślniczego kunsztu. Uczyliśmy tego od przodków i tak sądzę uczyli się nasi przodkowie jeszcze wcześniejsi. Bawiąc się razem z ojcem w pracowni, nie wiedząc nawet, że się uczymy. Swoją magią zachwyciło nas w Małopolsce miasto, a właściwie wieś aniołów, Landskorona, gdzie swoje urocze miejsce na ziemi pokazała nam Jola Chytkowska. Jaka jest twoja historia w tym miejscu? 10 lat temu przyjechałam tu po prostu na spacer. Mijałam tą tabliczkę Landskorona 3,5 przez kilka lat jeżdżąc do Bielska i szkoląc nauczycieli. I pewnego dnia skręciłam. Miasteczko mnie zauroczyło. Wynajęłam sobie pokój w pensjonacie, potem mieszkałam przez chwilę też w willi Zamek i tak po 3-4 latach zaczęłam szukać swojego miejsca i jest zagroda. W ojcowskim Parku Narodowym ugościły nas Magdalena Węgiel i Agnieszka Sendor, mama i córka. Stworzyły one nietypowy duet i niespodziewanie dla siebie samych stały się naturalnym przedłużeniem historii Pstrąga Potokowego między wapiennymi skałami. Z sukcesem udało się im przywrócić świetność hodowli naturalnego mieszkańca Jury i rzeki Prądnik, a także stworzyć wspaniałe miejsce do wypoczynku i doznań kulinarnych. Jest to chyba jedno z najpiękniejszych miejsc ogólnie dla nas, to na świecie, w parku na pewno. Urocze klimatyczne, o każdej godzinie dnia, nocy, w blasku księżyca, przy nietoperzach. Niedaleko Ojcowa uczestniczyliśmy również w zbiorach lawendy u Anny i Michała Sitków, którzy dzięki swojej małej Prowansji na wsi tworzą syrop z kwiatów lawendy. Najpierw otrzepujemy krzaczka porządnie, żeby wszystko po prostu odleciało. Zagarniamy, tu przytrzymujemy rękę, od razu nam się robi mały bukiecik. Nie, najpierw sobie puść tą rączkę, puść. Mhm. Więc tak, tu sobie zagarniasz. I ten sierp właśnie służy do tego, żeby sobie zagarnąć. Widzisz, robi ci się taki mały bukiecik. W Małopolsce odwiedziliśmy najbardziej kolorową wieś w Polsce – Zalipie. Do swojego malowanego świata zaprosiła nas Danuta Dymon. Pani Danuto, u pani wszystko wymalowane. No tak, widzi pani sama, no nie trzeba opowiadać dużo, pani widzisz sama to. I ogródek, i ja, i czapka, i fartuszek, i na co dzień się pani tak stroi pięknie w kwiaty? Tak, pani, ja codziennie. I sobota, niedziela, dni powszednie. A codziennie pani maluje? Pani, ja codziennie może nie maluję, ale myślę, że to trzeba poprawić, to trzeba poprawić. Ja tutaj sobie pozwolę pokazać kaczkę. Chyba też została tutaj pięknie poprawiona przez panią. Tak, pani, ale ona już jest troszkę przypowiała. Słońce ją spaliło, ale ja myślę, że ja dam jej radę. No przecież pani nie utnę jeszcze tego. Marysia pobrała także lekcje malowania u zalipiańskich malarek. Łatwo nie było. Jak długo uczycie się, panie, takiego malowania? Bo to rzeczywiście trzeba mieć wprawną rękę. Jeżeli chodzi o nasze zalipiańskie kwiaty, to są takie kwiaty wyobraźni, kwiaty wymyślone, więc każdy, kto ma lekką rękę i troszeczkę polotu plastycznego, potrafi malować te nasze kwiaty, bo po prostu jak uruchomi swoją wyobraźnię, to zaczyna tworzyć. A jeżeli chodzi o technikę, to ta technika nie jest skomplikowana, bo my, żeby uzyskać efekt cieniowania, to nie mieszamy kolorów, tylko kolejno nakładamy.
I na przykład tutaj pani pokaże, jak to wygląda, że najpierw malujemy takie kolorowe plamy, na przykład czerwona, różowa, fioletowa. Drugi etap naszego malowania to są zielone liście. Jak to wszystko już powstaje, to wtedy przechodzimy do drugiego etapu, tak zwanego cieniowania. I tu już jest efekt końcowy, czyli każdy kwiatek otrzymuje taki obrys. Na południu Polski poznaliśmy również niezapomnianą Janinę Rzepkę, pierwszą w Polsce kobietę bacę z certyfikatem. Góralski świat stanął na głowie, kiedy została pani bacą. Skąd ta decyzja? Oj, to był taki ciężki temat, dosyć ciężki temat. To był temat opracowany tam z moim mężem, oczywiście, no bo on zachorował, no i wiadomo, że tam były takie różne kontrowersje, że ten ja po prostu się wahała, czy iść na ten kurs, czy nie iść, ale Kazę Kwórczą, wiadomo, wszyscy go znają, godę mi tak, no coś ty głupiego, no nad czym się będziesz zastanawiać, godo, przecież siedzisz całe życie na bacówce, wszyscy cię znają, wszyscy godo, klienci, godo, my przecież wszyscy bacowie wiemy, że siedzisz tam, ogi, robi z tego scypki, ścisko z te sery, pucy z godo, to co byś miała nie iść, no nie? No i tak wysłudzę po prostu z dnia na dzień, to była taka decyzja, że ten właśnie, że mąż nie dał rady, no to ja się spakowała i pojechała na kurs. W województwie zachodniopomorskim zatraciliśmy się w labiryntach tematycznej wioski w Paprotach. Ile czasu mniej więcej trzeba, żeby pokonać ten labirynt? Wszystko zależy w jakiej rodzaju jesteśmy grze. Jeżeli grupa uczestniczy w grze, która się nazywa labiryntowa wieża, to potrzebujemy co najmniej godziny, tak? Jeżeli uczestniczymy w paprockich zwierzakach, zdecydowanie krócej, ale wszystko też zależy od grupy. Nie ominął nas również spacer w towarzystwie alpak i ich cudownej alpaczej mamy, która stworzyła na Podkarpaciu klimatyczne miejsce na ziemi. Jaka jest pani historia w tym miejscu? Historia jest dosyć złożona, bo to nie jest tylko moja miłość do przyrody, do zwierząt, tylko też taki wątek dramatyczny, który zdarzył się kilkanaście lat temu. Miałam wypadek na nartach, uszkodziłam sobie prawą rękę dosyć poważnie i moje życie zawodowe było pod znakiem zapytania i zaczęłam szukać alternatywy. No i tak chyba zupełnie przypadkiem wpadła mi w ręce gazeta z alpakami. Jedna z pierwszych chyba wzmianek o tych zwierzętach w Polsce. I dla mnie to było po prostu jak grom. Na Podkarpaciu mieliśmy również okazję podążać szlakiem cichego memoriału Arkadiusza Andrejkowa. Zastaliśmy Ciebie dzisiaj przy pracy. Co malujesz? Co dzisiaj tworzysz? Dzisiaj tworzę kolejny mural na stodole. Jak zwykle jest on inspirowany starą fotografią dawnych mieszkańców tej miejscowości. Skąd czerpiesz pomysły na miejsca, gdzie będziesz tworzył swoje murale? To znaczy najbardziej inspirują mnie właśnie takie jak tutaj podłoża, czyli stare stodoły, szopy, różne chaty takie wiejskie. Generalnie działam głównie na terenach wiejskich i jeśli budynek jest ze starych desek, to jest dla mnie takim właśnie bardzo, bardzo odpowiednim podłożem i tam umieszczam formy takiej malarskiej dawnych mieszkańców podkarpackich wsi, często też podlaskich ostatnio i ten projekt przenosi się też poza już granice mojego województwa. Podróże z klimatem i z pasją odbywaliśmy także do miejsc przyciągających fetą barw i kolorów, do ogrodów. Odwiedziliśmy ogrody Hortulus Iwony Bigońskiej. Zawsze, tak jak mówię, chciałam mieć psa, kota i ogród, więc jedna z form realizacji marzeń to był właśnie ten ogród. Zaczęliśmy zakładać swój ogród, który był w takim trochę systemie pokazowym, żeby można było pokazać ludziom, jak to rośnie, jak kwitnie, ile potrzeba czasu, żeby oddana odmiana urosła. Zaczęliśmy zakładać jednocześnie ogrody. Prowadziliśmy sprzedaż, zaczęliśmy zakładać ogrody, a w międzyczasie pojawiła się koncepcja, że będziemy produkować rośliny. Swój permakulturowy ogród zaprezentowała nam także Krystyna Kurnet. Były tutaj chaszcze, teraz jest piękny ogród. W zasadzie nie chaszcze, były kretowiska i trawa taka, skąpa trawka. A ekologicznym rajem podzieliła się Elżbieta Konturek.
Ja bardzo stawiam na polskie kwiaty, na byliny, na stare odmiany. No tu akurat w górach nie mam zbyt dużego wyboru, ale na przykład róże, które są bardzo starymi kwiatami, świetnie się tu przyjmują, dziurawce, funkie, pięknie tutaj rosną. No i oczywiście stare jabłonie, prawda, stare odmiany. W programie nie zabrakło również produktów z unijnymi certyfikatami. Dawaj tam, dawaj! Dawaj tam! Pod okiem Krzysztofa Łasia w Małopolsce Marysia nauczyła się nie tylko bacowania, ale także pracy na bacówce. Dowiedziała się również, jak robić góralskie sery. Pani musi ogniatać z pierwszego, tak jak ten pan tam. No, mocno ściskał. No nie mocno, żeby nie tak pękało. Mocno. Nie może pękać. Ładnie do kubki, żeby nie pękało. Delikatnie. Tak się trzeba obchodzić jak mężem. Marysia przygotowywała również rogale świętomarcińskie. Nakładamy ciasto, lekko rozciągamy, by uzyskać jak najdłuższy nie, ale po prostu taki, który pozwoli następnie zwinąć do środka. Zapraszamy do nauki. Spróbuję. Tak, nakładamy. Rozciągamy. Rozciągamy, tak. Lekko przyduszamy, żeby były okrągłe. Tak, w ten sposób. Do końca. Ważne jest dwoma rączkami w flosie i tylko po tych nóżkach dusić, tak? Jeszcze dalej, żeby ten spód był pod spodem. On musi być pod spodem, tak? I robimy półksiężyc i na blaszkę. Oj, ten mój półksiężyc trochę taki... Jak pan ocenia mojego pierwszego? Jak na pierwszy, to jest bardzo dobre. Uczestniczyliśmy w zbiorach truskawki kaszubskiej. No jest to srebrzytka, my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że ludzie jakby doceniają tą naszą truskawkę, tą jej wyjątkowość. A bierze to się wszystko z naszego położenia, z naszego klimatu, z naszych no, rolniczo słabych, powiedzmy, terenów, ale akurat truskawce to pasuje. Pomagaliśmy również podczas zbiorów jabłka grójeckiego. Rejon grójecki słynie z jabłek. Jakie są tutejsze jabłka? Ten region, mówi się, że dysponuje takim specyficznym bardzo mikroklimatem. Ten mikroklimat się objawia tym, że mamy do czynienia z bardzo dużymi amplitudami temperatur między nocą a dniem. Byliśmy na plantacji aronii. Nie próżnowaliśmy także na zbiorach fasoli wrzawskiej. A jak dawniej była uprawiana fasola? Jak to dawniej wyglądało? Dawniej wyglądała fasola na tyczkę. Po prostu były tyczki wbijane i ona się krążyła po tyczkach. A teraz? A teraz rolnicy zmienili na kołki, bo po prostu lżeje. Kołki, druty i... No i sznurek do wiązania fasoli. Tak po prostu jak miel. W województwie zachodniopomorskim na terenie Puszczy Drawskiej pasiece u państwa fujarskich pomagaliśmy w zbiorach miodu drachińskiego, nazywanym złotem regionu. Proszę bardzo. Jest. Może ja pokażę do kamery. Największy owad z niebieskim znaczkiem to jest matka. Królowa. Piękna, jest wypasiona, jedna. Tłusta. Tak jest. Podróże zawsze wiele wnoszą do naszego życia. Wielu przeżyć Marysia z pewnością nie zapomni. Na przykład, jak miło została powitana przez Boba. Cześć, Bob. No, jaki przyjazny. Nie, nie, nie! Bob! Co to było? Z pewnością nie zapomni również karmienia alpak. No ale... O! Ale to... Tak, bo one... Ale to świeżym, to nie groźne takie, to świeżym. Przygód podczas gotowania także było sporo. Podroby jagnięce wykorzystujemy rewelacyjnie, doskonale, bo są wyśmienite, bardzo doceniane na świecie. U nas troszkę mniej, bo trochę zapomniane, ale my do tego wróciliśmy. Jest to nasza specjalność na szlaku Niech Cię Zakole. Podczas wypraw z klimatem i z pasją nie zabrakło pięknych spotkań, chwil, miejsc i wzruszeń. Za wszystko dziękujemy. Ruszamy w dalszą podróż w 2021 rok. Do zobaczenia.